Witam, z tej strony Victorix Gaming i dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować, jak nabijać godzinę, mając wyłączony komputer. Więc możecie zobaczyć, że teraz wejdę sobie w profil, no i jestem online. Więc teraz jak to zrobić, żeby ilować godziny na bez komputera, że nawet jak jest wyłączony komputer, no to działa tylko na Androidzie, więc na jakimkolwiek słabszym telefonie nawet, bo ja mam iPhone'a i to niestety nie ma na iPhone'ie, więc na takim starym Androidzie. Więc wpisujemy idle daddy, no i tutaj instalujemy, tu jest nawet aktualizacja, ale ja już nie będę jak aktualizować. I teraz no jak widać, to jest wolny telefon, a nawet na takim działa. Wchodzimy w Ill Daddy. I tutaj normalnie się musimy zalogować przez Steama, ale jak już się raz zalogujecie, to już Wam się automatycznie loguje. No i tu jest to moje konto zalogowane. Więc wchodzimy tutaj w bibliotekę gier. No i zaznaczamy na przykład CSGO. I teraz jak widać, odświeżę profil. I jesteśmy w grze CSGO. To działa na każdej grze. Tej, co macie oczywiście w bibliotece. Teraz wejdę na przykład na TF2, 3, żeby Wam pokazać. I bam, jestem w grze TF2, bo zaznaczyłem tutaj, że mam grać w TF2, tak. No i to jest według mnie bardzo dobry sposób, żeby sobie nabić godziny. Bo tutaj na komputerze ani razu nie odpaliłem TF-a, a mam już 66 godzin, bo to ja co sobie robię tak, że na przykład sobie zostawiam na noc ten telefon włączony z tą aplikacją. Tylko że na słabszych telefonach, takich jak ten, jak wyjdziecie, to wam się to przestanie robić, więc po prostu blokujemy ekran. No i jesteśmy nadal w TF2 i w CS GO jednocześnie, bo możemy tutaj kilka gier zaznaczyć. Wszystkie możemy w sumie. Chwila. No, tutaj możemy Postal zaznaczyć. No, jestem w grze Postal. Neon Drive. Jestem w grze Neon Drive. Nie wiem, Dota 2. No, po prostu, nie wiem, jakieś tam Crusader Kings, Mountain Blade. Jestem po prostu w wszystkich tych grach, co zaznaczyłem. Wchodzimy sobie w bibliotekę i tu tego nie widać, ale jesteśmy jakby to na innym komputerze. Widać, jesteśmy w grze, choć nie mam nic odpalone. No dobrze, to dziękuję za uwagę. Do widzenia.